Andreas Wellinger jeszcze kilka sezonów temu był skoczkiem z absolutnego topu. Po fenomenalnym sukcesie na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang jego forma zanotowała wręcz nieprawdopodobny regres. Jaka była tego przyczyna? Przebyte kontuzje, a może wielki sukces, który Niemiec odniósł w młodym wieku. Załóżcie narty, zapnijcie wiązania i ruszajcie do oglądania. Sezon 2016-2017 był niezwykle udany dla Andreasa Wellingera. Niemiec od początku sezonu do połowy stycznia zawody zajmował najczęściej w drugiej lub trzeciej dziesiątce. Jego forma niespodziewanie wystrzeliła 14 stycznia 2017 roku w Wiśle, gdzie zajął trzecie miejsce. Od tamtej pory Niemiec zaczął regularnie zajmować miejsca w ścisłej czołówce Pucharu Świata. Andy świetnie zaprezentował się także podczas próby przedolimpijskiej w Pjongczang, gdzie zajął drugie i trzecie miejsce. Wysłał wówczas sygnał rywalom, że to on będzie jednym z głównych kandydatów do zgarnięcia medali podczas przyszłorocznych Igrzysk Olimpijskich. Andreas Wellinger swoją niezwykle wysoką i stabilną formę utrzymał do końca sezonu. Na Mistrzostwach Świata w Lahti zdobył srebrne medale w zawodach indywidualnych, zarówno na skoczni normalnej, jak i na dużej, oraz złoty medal w zawodach mixtów. Wellinger swoją świetną i równą formę przełożył także na następny sezon 2017-2018. W pierwszych konkursach tego sezonu regularnie zajmował miejsca w pierwszej dziesiątce, a nawet stawał na podiach konkursów Pucharu Świata. Mało tego, 66. turniej czterech skoczni ukończył na drugiej pozycji. Zaliczył także udany start na Mistrzostwach Świata w lotach narciarskich, gdzie zajął 7. miejsce. Nic więc dziwnego, że do najważniejszej imprezy sezonu, czyli do zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pjongczang, Wellinger przystępował w roli faworyta. Konkurs olimpijski na normalnej skoczni zaplanowano na 10 lutego 2018 roku. Dwie serie konkursowe rozgrywane były w trudnych i loteryjnych warunkach. Z powodu silnie wiejącego wiatru były kilkukrotnie przerywane, przez co ostatni zawodnicy oddawali już skoki po północy, czyli w niedzielę 11 lutego. W tych loteryjnych warunkach prawdziwą bombę w drugiej serii odpalił Andreas Wellinger. Niemiec doskonale trafił w próg skoczni, co widzicie właśnie na ekranie. Następnie bardzo szybko dostał się nad narty, dzięki czemu nie wytracił prędkości. W drugiej fazie lotu dostał bardzo korzystny podmuch wiatru pod narty, dzięki czemu wyrównał rekord skoczni ustanowiony chwilę wcześniej przez Roberta Johanssona. Wellinger skoczył 113,5 metra. Ta niebotyczna próba pozwoliła Niemcowi zdobyć złoty medal zimowych Igrzysk Olimpijskich. Srebro wywalczył Johann André Forfang, zaś brąz Robert Johansson. Wellinger dokonał wtedy wielkiego wyczynu. Został bowiem czwartym Niemcem, któremu udało się zdobyć złoty medal na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w skokach narciarskich. Wcześniej dokonali tego tylko Hans-Georg Aschenbach, Helmut Recknagel i Jens Weißlock. Nic więc dziwnego, że do konkursu na dużej skoczni Niemiec przystępował w roli największego faworyta. Tam jednak medalu nie zdobył. Andreas Wellinger musiał uznać wyższość podrażnionego wynikiem z normalnej skoczni Kamila Stocha. To właśnie Polak triumfował w olimpijskim konkursie na dużej skoczni. Andreas Wellinger cieszył się ze srebrnego medalu. Dla Andreasa Wellingera były to bez wątpienia igrzyska marzeń. Wyjeżdżał z nich ze złotym i srebrnym medalem zdobytym indywidualnie oraz srebrnym wywalczonym w drużynie. Jednak czy ten sukces nie przeszkodził mu w jego dalszej karierze? Po powrocie z zimowych Igrzysk Olimpijskich do Pucharu Świata, Wellinger był cieniem samego siebie. W Lahti zajął 8. miejsce, a w ostatnich konkursach forma Wellingera stawała się coraz bardziej katastrofalna. 36. miejsce i brak awansu do drugiej serii zdawały się to tylko potwierdzać. Latem 2018 roku Wellinger wybrał się na tournée do Stanów Zjednoczonych z Bayernem Monachium, opuszczając tym samym konkursy letniego Grand Prix i jednostki treningowe. Do następnego sezonu 2018-2019 Niemiec nie był zatem w pełni przygotowany. Mimo tego pierwsze trzy konkursy sezonu były naprawdę obiecujące. Niemiec zajął 11 i 9 miejsce, a także stanął na podium w Kusamo. Potem jednak nie było już kolorowo. Do końca sezonu Niemiec ani razu nie zajął miejsca w pierwszej dziesiątce konkursu Pucharu Świata. Zdarzało się, że nie kwalifikował się nawet do drugiej serii. Stało się wówczas jasne, że Andreas Wellinger przechodzi poważny kryzys. Jego świetna i co równie ważne stabilna forma zaczęła się sypać właśnie po sukcesie na zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Sukcesie, który moim zdaniem go przerósł. Natomiast w życiu tak bywa, że kiedy nam nie idzie, to los dodatkowo płata nam figle. Nie inaczej było w przypadku Andreasa Wellingera. Niemiec w czerwcu 2019 roku podczas treningu doznał zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie.
W wyniku tej kontuzji w sezonie 2019-2020 nie wystartował w żadnych zawodach. Kiedy Wellinger uparł się z kontuzją, to w 2020 roku podczas urlopu w Australii złamał lewy obojczyk. Do Pucharu Świata Niemiec powrócił dopiero w sezonie 2020-2021. Nie zdobył w nim jednak ani jednego punktu. Jego forma była na tyle katastrofalna, że zmuszony był startować w zawodach trzeciej rangi, czyli w FIS-Cupie. Tam Wellinger przegrywał z Kretesem, zajmując na przykład 45. miejsce. Sezon 2021-2022 wydaje się być nieco lepszy w wykonaniu Andreasa Wellingera. Niemiec lepsze skoki przeplata co jakiś czas gorszymi, natomiast w miarę regularnie punktuje w konkursach Pucharu Świata. Kryzys formy, który rozpoczął się po zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang i który w dodatku został pogłębiony przez poważne kontuzje, trwa tak naprawdę do dziś. Obecnie Wellinger ma 26 lat i walczy o powrót na szczyt. Wydaje się być dużo dojrzalszy i bogatszy o cenne doświadczenia. Obecny sezon 2021-2022 wlewa troszkę optymizmu do serca Wellingera. Obecnie jest na dobrej drodze, aby w przyszłości walczyć o najwyższe trofea. Jego przypadek dobitnie pokazuje, że nie każdy jest w stanie udźwignąć na swoich barkach brzemię własnego sukcesu. Mimo wszystko Wellinger nie powiedział jeszcze ostatniego słowa. Czy uda mu się wrócić na szczyt? Oby. Ja osobiście z całego serca w to wierzę. A wy? Napiszcie w komentarzach. Na dzisiaj, moi drodzy, to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!